Zaczęliśmy trochę nerwowo to spotkanie. I widać było, że dwie, trzy straty takie własne. Trochę mieliśmy z tym problemów, ale po 10 minutach uspokoiliśmy to spokojnie, pograliśmy i gdybyśmy tylko wykorzystali swoje sytuacje na otwarciu tego meczu, to mógłby być godzinny mecz, ale to tak w piłce to można wygrywać. Nikogo to nie interesuje, interesuje wynik końcowy. Później był taki moment po stracie bramki z rzutu rożnego, że za szybko chcieliśmy to odrobić, za bardzo otwieraliśmy się i tu wiadomo było, że zespół Śląska będzie miał swoje kontrataki, no ale Puczyński po raz drugi wybronił fenomenalnie strzał Pelego i to na pewno szkoda tego, że nie wróciliśmy szybciej do gry. Po przerwie spodziewaliśmy się tego i tak się też stało, że zespół Śląska wycofał się ewidentnie i czekał na kontratak i to akurat wróciliśmy do gry, byliśmy później groźni. Potrafiliśmy stwarzać sytuację i zdobyliśmy bramkę na 1-1 i wydawało się z boiska też z domu, że jeden i drugi zespół jest w stanie przechylić szalę tego meczu. My nie wykorzystaliśmy swojego momentu takiego paru minut, że mogliśmy od razu zdobyć drugą bramkę i zamknąć ten mecz, a nie udało się i przepiękną bramkę Cholewia, którą zdobył, no to na pewno przepiękna, no, trzeba było to zaradzić, bo nie można z kontry stracić. W ostatnich minutach bramki trzeba było to przerwać, no ale taka jest właśnie piłka, że do samego końca walczyliśmy o odrobienie tego, żeby przynajmniej zremisować, nie udało się, ale włożyć było dużo tutaj wysiłku i zawodnicy na pewno pokazali się z dobrej strony, bo to generalnie dobry mecz sobie po prostu. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? I proszę. Pan trener, że debiutował Rupiel, jak go Pan ocenia? No tutaj akurat czekaliśmy na ten moment, żeby on też dostał szansę. No dzisiaj wszedł, na pewno ta liga musi się trochę tej ligi nauczyć, ale zrobił, no, strzelił piękną bramkę i to też jest sytuacja, która mogła zadecydować, bo też pewności siebie trochę nabrał i na pewno będzie z niego dużo pożytku. Panie trenerze, analizował Pan tę sytuację z ostatnich sekund spotkania, chodzi o rzut karny. No nie widać to, także to nie trudno mi powiedzieć, a jednak mimo wszystko no, trudno też ten VAR komentować, no bo to jeżeli ktoś tam ma, oni mają zbliżenia sędziowie i ocenia, ale jak tak patrzyłem z kamery jednej, którą tam mieliśmy, to akurat ciężko naprawdę ocenić, czy była ręka, czy nie.